Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Jak Wikipedia zmienia świat? Kolejny odcinek naszego podcastu. Dzisiaj jestem we Wrocławiu i spotkałem się z Zofią Reznik. Dzień dobry. Cześć. Powiedz, czym ty się zajmujesz w Wikipedii? W Wikipedii zajmuję się przede wszystkim uzupełnianiem jej o treści dotyczące kobiet, które są związane ze sztuką lub były. Mhm. Editony to jest takie pojęcie ze świata Wikimediów troszeczkę, ale niekoniecznie, bo editony to są po prostu spotkania ludzi, którzy edytują wspólnie coś, ale są wiki-editony, czyli takie edycje wspólne Wikipedii i ty właśnie zajmujesz się takim oddziałem editonu, tak, we Wrocławiu. Tak, to z grupą, która się nazywa Kolektyw Kariatyda, wspólnie organizujemy właśnie takie edytony, czyli maratony edycyjne. I my sobie trochę ukułyśmy to pojęcie na własny użytek, edyton, dlatego że w anglojęzycznym świecie Wikimediów funkcjonuje pojęcie editaton, czyli takie nawiązanie właśnie do maratonu edycyjnego, ale gdyby to spolszczyć na polski i mielibyśmy edytatony i stwierdziliśmy, że to jednak jest jakiś połamaniec i sobie postanowiliśmy to skrócić, więc mówimy o edytonach. No to jak to się robi? Trzeba mieć jakiś, nie wiem, stół, tak? Usiąść przy nim i zacząć edytować? Dokładnie, no niewiele trzeba. Nawet bez stołu nam się udawało nieraz edytować. Trzeba mieć na pewno komputer z dostępem do internetu, bo bez tego niestety trudno byłoby cokolwiek opublikować. Trzeba sobie założyć konto w Wikipedii, żeby móc te zmiany wprowadzać, chociaż można też bez zakładania konta. Mhm. To też jest możliwe. Każdy może edytować. Mhm. Teoretycznie każdy, ale są pewne jakieś progi, które często trzeba przekroczyć i okazuje się, że jednak nie każdy, bo jednak trzeba mieć troszeczkę też umiejętności związanych z obsługą tego całego silnika, jakim Wikipedia jest obdarzona, ale tego się można nauczyć. My się nauczyłyśmy i myślimy, że możemy podawać tę wiedzę dalej. Jest więcej osób, które mogą dzielić się tymi umiejętnościami, więc... Mhm. Zanim zapytam cię o to, co robicie podczas tych edytonów, tak, możemy chyba powiedzieć, to chciałbym się ciebie zapytać, jak to się stało, że w ogóle pomyślałaś o tym, żeby wzbogacać Wikipedię? Bo o co to zaraz będziemy pytać, ale dlaczego Wikipedię? I z kim to robisz? I dlaczego to robisz? A w ogóle to może powiedz, z kim jesteś? Okej, kim jestem? Odpowiedź na to, kim jestem, jest dla mnie zawsze skomplikowana, dlatego że robię bardzo wiele rzeczy. Więc jestem na pewno osobą, która gdzieś jest związana ze światem sztuki na różnych poziomach. Zajmuję się i pracą na uczelni, w tej chwili wykładam na ASP we Wrocławiu. Robię doktorat na historii sztuki, jestem też badaczką sztuki współczesnej, ale też zajmuję się organizowaniem wydarzeń artystycznych, kuratorowaniem, edukacją. Także mam cały jakby wachlarz różnych aktywności w polu sztuki. I gdzieś w tym wszystkim narosła dla mnie też potrzeba taka aktywistyczna, związana z właśnie z dostępnością informacji. I z brakiem dostępności chyba, tak? Tak, z brakiem dostępności, czy może z trudnościami w dostępie, z którymi sama się borykam jako badaczka. Czy jako badaczka korzystasz z Wikipedii? Jako badaczka na pewno korzystam z internetu, a Wikipedia no, bezapelacyjnie jest tym pierwszym źródłem, które się pojawia. Więc oczywiście wchodzę do Wikipedii, patrzę, co w tej Wikipedii jest i często korzystam z podlinkowanych źródeł, żeby gdzieś się odesłać do pogłębionych informacji. I za każdym, ponieważ ja badam przede wszystkim artystki, które były aktywne tutaj lokalnie na tak zwanych ziemiach odzyskanych, to bardzo często szukając o nich informacji natrafiałam na pustkę. Wikipedia ich nie odnotowuje. Ale to nie dlatego, że nie są encyklopedyczne, tylko... Często też, bo rozumiem, że te jakby kryteria encyklopedyczności to jest też coś, co się zmienia w czasie, więc duża część z nich
jeszcze nie jest encyklopedyczna. Może za jakiś czas będzie, kiedy już te najważniejsze postaci dla polskiej kultury zostaną opisane, to być może wtedy będzie można zagęścić Wikipedię o kolejne osoby o może mniej rozpoznawalnym dorobku. Chociaż kryteria oceny dorobku też się zmieniają, więc uczymy się doceniać osoby, które nie dostały orderów wielkich, prestiżowych nagród, ale być może miały bardzo wartościową twórczość, która w danym czasie nie została rozpoznana. To jest dla mnie taka misja jako dla badaczki, żeby takie osoby rozpoznawać. Ale wracając do tego, dlaczego postanowiłam się zająć Wikipedią, to zobaczyłam, że nie tylko nie ma informacji o tych właśnie osobach, które powiedzmy jeszcze czekają na to, żeby się w tej Wikipedii znaleźć, ale bardzo często nie ma informacji o tych pierwszoligowych osobach, czy artystkach po prostu najwyższej klasy, które mają mnóstwo wystaw za sobą, katalogi, są rozpoznawalne. Czasami jest tak, że o nich są informacje też bardzo szczątkowe. I pomyślałam sobie, że no, tak nie może być. No dobrze. I co? No, normalnie to byś usiadła przy komputerze i zaczęła pisać hasła, ale ty zrobiłaś coś więcej. Tak. Zaczęło się to dla mnie od tego, że gdzieś w sieci zobaczyłam, że jest taka globalna kampania, która się nazywa Art and Feminism, założona chyba już kilkanaście lat temu, 10 przynajmniej, przez osoby ze Stanów Zjednoczonych. I ta kampania po prostu się zaczęła rozrastać po całych Stanach, a później rozlewać na wszystkie kontynenty. I poczułam, że to jest takie przedsięwzięcie, którego właśnie chciałabym być częścią. Bardzo mnie to inspirowało. Śledziłam sobie przez kilka lat, jak ta kampania się wydarza, z jakimi tematami, z jakimi hasłami, z jakimi efektami. I myślałam sobie, że bardzo chciałabym się do tego właśnie przyłączyć, że to jest dla mnie taka świetna platforma, żeby zrealizować te moje własne cele. I w tej potrzebie spotkałam się z koleżanką z Wrocławia, z historii sztuki, z Karoliną Dzimirą Zarzycką. W jakiejś rozmowie, którą odbyłyśmy, odkryłyśmy, że obie w tym samym czasie myślałyśmy o czymś bardzo podobnym. I w tym momencie postanowiłyśmy, że połączymy siły i że zaprosimy jeszcze inne osoby do współpracy. I tak się zaczął kolektyw Kariatyda. A skąd nazwa? Myślałyśmy o nazwie, co by nas dobrze identyfikowało i miałyśmy takie poczucie, że to właśnie musi być coś z tej terminologii sztuk pięknych. No i kariatyda to jest podpora architektoniczna, która ma postać kobiecą, która po prostu na swojej głowie dźwiga jakieś kolejne elementy architektury i pomyślałyśmy sobie, że to pięknie po prostu oddaje istotę sprawy, kim jest taka osoba, która trzyma na swojej głowie jakąś odpowiedzialność, dzieli się wiedzą, czy bierze odpowiedzialność za to, żeby ta wiedza gdzieś była dostępna. Kobiet jest bardzo mało w Wikipedii i to nie tylko jeśli chodzi o hasła, ale również o edytujące osoby. A ty jak gdyby zaczynasz misję też w kierunku, właśnie w obu kierunkach, tak? To znaczy i poprawiasz liczbę haseł na temat kobiet, które są znaczące i które są encyklopedyczne, a także angażujesz kobiety do tego, żeby edytowały Wikipedię. Jak to wychodzi? Czy to rzeczywiście, czy tutaj jest jakaś bariera taka, której no my nie rozumiemy? Dlaczego kobiety tak rzadko edytują Wikipedię? Nie ma badań na ten temat, więc mogę się opierać tylko na jakichś takich swoich obserwacjach, czy na tym, co do mnie trafia od osób, które są z Wikipedią dłużej związane. Rzeczywiście kobiety może niekoniecznie są chętne do tego, żeby w tej Wikipedii pracować. Myślę sobie, że taką rzeczą, która może odstraszać na początku jest to, że tam jest jednak taki specyficzny język, którym się trzeba posługiwać. I można mieć wyobrażenie, że trzeba umieć na przykład programować, że to jest język programowania. Ja może nie miałam takiej obawy na wstępie, bo jestem z tego pokolenia, które już wychowywało się z komputerem pod pachą, więc czuję, że mam jakąś taką łatwość w posługiwaniu się tym narzędziem.
Zanim poszłam na historię sztuki, tata mi radził dobrze, żebym została programistką, więc może próbuję trochę połączyć to teraz i faktycznie gdzieś te kompetencje wykorzystywać w tę stronę. Ale myślę sobie, że nie każdy ma takie inklinacje, żeby siedzieć, coś tam dłubać, używać jakichś wtyczek, coś takiego robić. Więc myślę, że to może być na początku jakimś progiem. Chociaż już jest coraz łatwiej, prawda? Bo jest w tej chwili edytor wizualny, tak, który właściwie już się nie mówi edytor wizualny, tylko jest edytor. Tak. Bo to jest domyślny w tej chwili edytor i dosyć łatwo się pisze chyba hasła. To prawda, zupełnie. To prawda, ale umówmy się, Wikipedia wygląda trochę jak z lat 90. Ciągle niestety tak. I wydaje mi się, że to dla osoby, która gdzieś w latach 90. stawiała swoje pierwsze kroki z komputerem, to jest taki trochę powrót do przeszłości, taka trochę retro zabawa, ale znowuż dla osoby, która po prostu nie miała takich doświadczeń, może być to troszeczkę dystansujące. Hamujące. Mhm. No dobrze, to jak te spotkania są organizowane, jak często, ile osób przychodzi? W ubiegłym roku miałyśmy takich spotkań 2 albo 3. Zaczynałyśmy dopiero i się organizowałyśmy, ale ponieważ udało nam się na rok 2020 uzyskać grant na nasze działania, to stało się dla nas też taką trampoliną do tego, żeby się spotykać częściej i żeby pracować nad widzialnością kolektywu i rezultatów naszej pracy. I w tej chwili się spotykamy prawie co miesiąc. To bardzo często. A ile osób przychodzi? Bardzo różnie. Mamy takie grono osób, które się pojawiają regularnie. Powiedziałabym, że to jest jakieś między 5 a 10. Które raz są, raz nie, wiadomo. Różnie mamy czas. To jest wszystko wolontariusze oczywiście. Dokładnie, to jest wszystko wolontariat. Więc w zależności od tego, jak mamy czas, tak się pojawiamy i to jest bardzo fajne. Po prostu grupa jest otwarta. Nie ma presji na to, że trzeba być regularnie co miesiąc, bo jak nie, to coś. Ale też pojawiają się osoby sporadycznie, które są na przykład zainteresowane danym tematem. Więc jakimś po prostu spektakularnym sukcesem, jeżeli chodzi o liczebność, był nasz edyton poświęcony architektkom. To jest widać w tym momencie bardzo nośny temat. Wtedy się pojawiło nowych osób, chyba kilkanaście, i to z całej Polski, bo to już był jeden z tych edytonów, które robiłyśmy online, co sprawiło, że mogły się z nami łączyć osoby też z innych miejsc kraju. We Wrocławiu chyba jest jedyne w Polsce Muzeum Architektury, o ile dobrze pamiętam. To też jest pomysł chyba na jakąś współpracę w ramach akcji GLAM, tak, o której mówiliśmy poprzednio. Jeśli Muzeum Architektury będzie na to otwarte, to jak najbardziej. Ale ten edyton, który robiłyśmy o architektkach, był właśnie we współpracy z muzeum. Mhm. Bo od samego początku przyjęłyśmy sobie taką zasadę działania, że chcemy współpracować z różnymi instytucjami kultury, sztuki, dlatego, żeby nasza praca była widoczna. Bo osoby, które edytują, o tym wiedzą, że to jest taka praca, którą się wykonuje najczęściej w zaciszu domowym, przy komputerze. Nic więcej nie potrzeba poza łączem. I to jest po prostu naprawdę klepanie ogromnych ilości informacji, danych, słów. I tego się nie widzi, że ta praca jest wykonywana. A ponieważ jednym z takich feministycznych rozpoznań jest to, że praca kobiet jest bardzo często niewidoczna i niedoceniona, to zastanawiałyśmy się, jak temu przeciwdziałać, żeby jakby nie podążać tym samym schematem, że wykonujemy jakąś ogromną pracę, która tak naprawdę jest niewidzialna. No i z tego się właśnie zrodził ten pomysł, żebyśmy były w przestrzeniach publicznych i żeby to, kiedy siedzimy z komputerami, było też jakimś takim performowaniem tej pracy. Macie jakąś stronę internetową, czy na jakiś fanpage, gdzie się można zapisać, gdzie można złapać kontakt? Nie mamy swojej strony internetowej. Mamy fanpage facebookowy i mamy też taką swoją dedykowaną stronę w Wikipedii jako Wikiprojekt. Jak to można znaleźć, czyli wpisać, co tam trzeba wpisać w Wikipedii? No właśnie, to jest dosyć trudne. Trzeba wpisać, wyszukując w Wikipedii, w okienku, tak jak wyszukujemy po prostu artykułów nas interesujących, trzeba wpisać Wikiprojekt, dwukropek, następnie GLAM, GLAM,
następnie ukośnik, kolektyw kariatyda. I wtedy nasz, tak, i wtedy wyskoczy nasz wiki projekt. Nie wiem, czy da się to uprościć. Może ktoś nas wesprze. W notatkach do audycji będzie ten link, także będzie, można będzie wystarczy kliknąć po prostu. No dobrze, to jakie hasła w takim razie, takie najfajniejsze, bo mówiłaś o tym takim fajnym wydarzeniu, jeśli chodzi o architektki. Co jeszcze takiego się wydarzyło? Mhm. Jakie hasła stworzyłyście? Zaczynałyśmy, jeśli dobrze pamiętam, to zaczęłyśmy od pionierek i wtedy nas interesowały te artystki, które były na przykład pierwszymi studentkami, czy były takimi kobietami przecierającymi szlaki, jeżeli chodzi o aktywność artystyczną, taką zawodową i bycie rozpoznaną jako artystka. Później zajmowałyśmy się też artywistkami, czyli trochę z drugiego bieguna, takimi artystkami bardzo współczesnymi, które w swojej twórczości łączą działalność artystyczną z aktywizmem. Mhm. Tutaj na przykład się pojawił taki bardzo interesujący i inspirujący kolektyw Żubrzyce Mówimy Nie. Polecam sprawdzić, bo to jest bardzo interesująca grupa. Później zajmowałyśmy się, no właśnie, architektkami, zajmowałyśmy się projektantkami, a ostatni nasz edyton, który był realizowany we współpracy z festiwalem fotograficznym odbywającym się we Wrocławiu, który się nazywa TIFF, to był edyton o fotografkach właśnie. Mhm. No i tak, mam tutaj takie pytanie, bo jeśli chodzi o artystki XIX-wieczne, no to problem jest właściwie prosty, no bo wszystko jest oczywiste. Czas weryfikuje dodatkowo i wiadomo, które artystki są encyklopedyczne właściwie, które przetrwały próbę czasu, jakieś zapiski zostały. Ich dzieła też już są bardziej rozpoznawalne na świecie. Natomiast no te najnowsze, czyli XX-wieczne artystki, no trudno określić, czy są encyklopedyczne, czy nie. I pewnie z tym jest problem, prawda, żeby takie hasła tworzyć właśnie tych współczesnych, bardziej współczesnych, bliższych nam artystek. Zgoda, ale zanim odpowiem na to pytanie, to tylko jeszcze chciałam zauważyć, że to nie jest takie oczywiste, jeżeli chodzi o te historyczne artystki, bo owszem, część z nich jest uznanych, jest opisanych w literaturze, trafiło do słowników biograficznych, no ale tak jak wspominałam wcześniej, część z nich nie została uznana, więc tutaj też jest taka pula osób, czy taka przestrzeń do tego, żeby jednak wykonywać tę taką pracę związaną z przekonywaniem o czyjejś encyklopedyczności na podstawie dorobku, a nie tylko na podstawie tego, że ktoś jest w jakimś leksykonie. Więc jakby włączanie do kanonu. Więc to z jednej strony, a z drugiej strony ten kanon współczesny, tak, który właśnie się wykuwa na naszych oczach. Tak, to jest problematyczne, dlatego że no jakie są kryteria mierzenia. Encyklopedyczności, tak. To ciągle jest płynne, ciągle nie ma tutaj jasnej definicji. Niektóre strefy działalności ludzkiej no, są określone, czyli jeśli ktoś jest premierem na przykład, tak, no to wiadomo, że jest z automatu encyklopedyczny. Jeśli ktoś jest profesorem albo profesorką, nie wiem, czy to tak się odmienia, to jest również encyklopedyczny z automatu. Jeśli ktoś jest sportowcem w pierwszej lidze, to chyba też, tak? Dokładnie nie wiem, ale sporo jest takich zasad, które tutaj bardzo jasno określają, ale też jest duże pole, olbrzymie, chyba 90% takiego terenu niezbadanego właściwie. I w dodatku jeszcze jest taki problem, że no, jak gdyby życie medialne przenosi nam się do internetu i tych publikowanych źródeł jest coraz mniej. No bo kiedyś po prostu, jeśli o kimś się mówiło, no to był i w gazecie, i w telewizji, i w radiu i można było sporo takich drukowanych tekstów znaleźć, albo nawet książki się pisało o tej osobie, prawda? W tej chwili no to życie kulturalne też się przenosi do internetu i nie ma takich śladów, już to coraz trudniej znaleźć.
I no, dzięki temu, że nie ma tutaj sztywnych zasad, będziemy mogli dalej jak gdyby jednak wzbogacać Wikipedię, a nie zamykać się do tych drukowanych źródeł tylko, prawda? To jak sobie z tym radzicie? Jak robicie no, taki research, który pomaga no, te znane artystki jednak umieścić w Wikipedii, mimo że no, nie ma takich źródeł, jak by się chciało, żeby były? Na początku traktowałyśmy Wikipedię zupełnie niefrasobliwie i myślałyśmy sobie, że no jeżeli my znamy jako historyczki sztuki, jako osoby, które po prostu w tym polu się obracają, jeżeli my znamy jakieś artystki, one są znane, no to należy im się artykuł. To jest taki błąd nowicjuszy, prawda? Tak. Że myślą, że no przecież to jest oczywiste, no to, to wystarczy napisać. Tak, a potem się okazało właśnie, że jest coś takiego jak kryteria encyklopedyczności. I zaczęłyśmy drążyć i badać, jakie to są kryteria, po to, żeby móc im sprostać. I no i okazało się, że to wcale nie jest takie ostre i takie dookreślone, jeżeli chodzi o przestrzeń kultury, przestrzeń aktywności społecznej. No bo tak, jeżeli jakaś artystka jest profesorą czy profesorką na uczelni i ma habilitację, no to przyjęło się, że właśnie ta habilitacja to jest taki jakby sztywne kryterium. Jak jest, no to wiadomo, że z automatu ktoś wchodzi. No ale jak ktoś jeszcze nie ma habilitacji, albo jak ktoś się nie zajmuje twórczością czy pracą na akademii, to co? I postanowiłyśmy, że chyba takim, co możemy zrobić najlepszym, jest przełożenie kryteriów, które są dla na przykład osób zajmujących się literaturą. Mówi się, że jeżeli ktoś ma opublikowaną książkę, no to jest już osobą encyklopedyczną. No to jeżeli chodzi o sztukę, no to powiedzmy, jeżeli ktoś ma swoją wystawę indywidualną, chociaż jedną, no to już ta osoba powinna być encyklopedyczna. No ale znowu, te wystawy można mieć różne, mniejsze, większe, w różnych miejscach, o różnym też prestiżu. No więc bezpiecznie byłoby myśleć, że jeżeli jest to uznana instytucja kultury, powiedzmy państwowa, bo jeżeli chodzi o polskie warunki, to chyba możemy tak powiedzieć. No ale to jest takie robocze nasze kryterium, którym się możemy posłużyć, ale nawet jak napiszemy artykuł o takiej osobie, no to pojawią się osoby, które mogą to zakwestionować i wtedy musimy się bronić. Dlaczego uważamy, że ta osoba jest encyklopedyczna i należy jej się miejsce w Wikipedii? I to się odbywa w polu dyskusji do artykułu? Czy? Tak. No właśnie, to też nie jest takie proste, prawda, dyskutować, ale no, jeśli was jest więcej, to chyba łatwiej te argumenty przedstawiać i bronić takich haseł. No, jest nas więcej, ale nie jesteśmy jeszcze takie wcale gotowe, żeby w te dyskusje w Wikipedii wchodzić, bo tutaj trzeba się czuć jednak pewnie w tej komunikacji wewnętrznej z innymi wikipedystami, którzy mają więcej doświadczenia, większą może łatwość. Więc... No i posługują się też hermetycznym językiem niestety często. To prawda. Mhm. No ale dobrze, to powiedz mi w takim razie jeszcze jedną rzecz, bo ja trafiłem do ciebie dlatego, że nawiązałyście współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska. To jak ta współpraca wygląda, jak to się zaczyna, czy to ty sama wymyśliłaś, żeby uderzyć do stowarzyszenia, czy stowarzyszenie do ciebie się zgłosiło? To jest trzeci cudowny element tej naszej początkowej układanki, czyli moja znajomość z Celiną Strzelecką, która opiekuje się właśnie tym sektorem glam w polskiej Wikipedii. W tym czasie, kiedy spotkałyśmy się z Karoliną i rozpoznałyśmy się, że mamy wspólną potrzebę, to również wtedy Celina zaczęła pracować dla Wikipedii. I ta nasza bolączka związana z tym, że okej, chciałybyśmy poedytować, ale nie wiemy jak, zupełnie po prostu spadła, dlatego że okazało się, że mamy Celinę, która doskonale wie jak i ma gotowość, żeby nas wesprzeć. I tak się właśnie zaczęła nasza współpraca ze stowarzyszeniem, czy wsparcie stowarzyszenia dla naszego przedsięwzięcia. I to wsparcie jest finansowe?
jak to wygląda? Bo mówiłaś o jakimś grancie. Mhm. Tak, na początku to faktycznie było też wsparcie finansowe i czasami nadal jest, ale ten grant, który dostałyśmy, to jest grant z Wikimedii tej światowej. Wikimedia Foundation. Mhm. I na co jest zużywany ten grant? Na pizzę podczas tych spotkań? Pewnie, też. No skoro pracujemy intensywnie w pocie czoła przez jakieś 8 godzin podczas takiego maratonu edycyjnego, no to coś trzeba zjeść, trzeba uzupełnić te zasoby energetyczne, więc jak najbardziej. Każdy, kto przyjdzie i z nami edytuje, też ma swój kawałek pizzy zaplanowany. Ale oprócz tego mamy też jakieś takie wydatki organizacyjne, związane chociażby z przygotowaniem merytorycznym, żeby kupić literaturę, żeby się przygotować merytorycznie do edytonu. Polska Wikimedia nas wsparła też w ubiegłym roku finansowo, kiedy wpadłyśmy na pomysł, żeby stworzyć swojego zina kariatydowego. I stworzyłyśmy, żeby połączyć pracę przyjemną i pożyteczną. Więc żeby sobie dać trochę przyjemności w tym wszystkim też, bo jednak siedzenie przed komputerem, po tym jak się siedzi przed komputerem w ramach własnej pracy, jest trochę obciążające. Więc żeby sobie dać trochę radości, to pobawiłyśmy się w robienie zina taką bardzo analogową metodą na RISO. Więc robiłyśmy makiety, wycinałyśmy obrazki, układałyśmy teksty i to było mnóstwo uciechy. I efektem tego jest zin, którego też w wersji takiej cyfrowej można pobrać z tej naszej... W PDF-ie, tak? Tak, z tej naszej strony w Wikiprojekcie. Tak. I no mamy nadzieję, że może uda nam się wydać następnego zina. Czyli pierwszy numer jest już wydany. Tak. No dobrze, to życzę powodzenia w takim razie. Jeszcze, jeśli się zgodzisz, to skierujemy słuchaczy do ciebie, żeby mogli się podpytać o różne rzeczy. Pewnie. Związane właśnie z prowadzeniem takiego Wikiprojektu. Pewnie. Bo w sumie, no dlaczego nie? Każdy może to coś takiego zainicjować, rozpocząć, jeśli ma tylko pomysł na to, w czym chciałby wzbogacić Wikipedię, no to może po prostu rozpocząć. Tak, my nie byłybyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, gdyby nie Celina i jej ogromne wsparcie techniczne. Nauczyła nas, jak edytować, nauczyła nas, czym jest encyklopedyczność, ale te umiejętności już mamy i z wielką chęcią będziemy je podawać dalej. No, te szkolenia się odbywają w tej chwili online, także dużo łatwiej się na nie umówić, dużo łatwiej się załapać na takie spotkanie i takie szkolenie, także... To prawda. Zapraszamy w takim razie. Bardzo dziękuję ci za rozmowę, za to, że poświęciłaś czas, żeby przekazać słuchaczom te informacje. Również bardzo dziękuję. I życzę powodzenia. Będziemy śledzić twój projekt, a wszystkie notatki, wszystkie linki, o których mówiliśmy, będą w notatkach oczywiście do audycji. Super, dzięki i serdecznie zapraszam do naszych edytonów, które robimy online. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski@wikiradio.org. lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuję, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.